Cześć kochane dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj filmik o tym, jak ozdobić swoją kietkę, która jest bardzo prosta, żeby ją ozdobić, żeby po prostu wyglądała ładniej, prawda? Idziecie na imprezę, chcecie wyglądać szałowo. Jak wzbogacić jakiś prosty ciuch właśnie jakimiś akcesoriami, żeby po prostu to wzbogacić, żeby to ładnie wyglądało, ok? Także ja założyłam na kietkę, o której różne były komentarze. Także, kochani, no mam nadzieję, że pokażę Wam jakoś, jak łatwo wzbogacić strój, jakąś prostą kietkę, czym i co i jak zrobić. Dobrze, kochani, także pierwsze co, nie mam nic na szyi, prawda? Szyja jest goła, musimy sobie tutaj coś powiesić. Biorę mój ulubiony naszyjnik i wieszam go, kochani, na szyję. Perełki w tym momencie już nie pasują, ponieważ to już tutaj się gryzie, prawda? Perełki musimy ściągnąć i założyć jakieś delikatne złote kolczyki, najlepiej albo czarne. Tak, kochani, naszyjnik mamy, pasek. A więc tak, jeżeli chcemy się zrobić na jakiś rokcik, to pasek z takimi studs, czyli jak to się nazywa? Nie pamiętam. Prawda? Albo czarny. Tyle, że teraz widzicie, że tutaj się to gryzie, prawda? Złoto, srebro, także nie za bardzo. I przymierzamy, kochani. Sama nam pasuje kokardka. Troszeczkę lepiej. Ja tutaj mam jeden z moich ulubionych pasków, który jest tak jakby z takiej skóry, ale to nie jest skóra. I on nam tutaj talię bardzo fajnie odznaczy. Ja go sobie przewiążę. Jego się tutaj przekłada. O. I teraz, kochani, co możemy zrobić? Albo go sobie na kokardkę z przodu, a ja bym go sobie tak tutaj może przewiązała. Albo przewiązała i tak zostawiła, tylko że troszeczkę tutaj go jest, on jest za długi. Także ja go sobie przewiążę na taką mini kokardę. O. No i już to lepiej wygląda, prawda? Zobaczcie. Już to lepiej wygląda. Kochani, kurtki. To jest następna ozdoba naszego całego stroju. Możemy na przykład ubrać sobie jakąś jeansową kurtkę i cały strój wzbogacić. Tutaj naszyjnika już bym dała jakiś inny, bo ten naszyjnik jest tutaj za bardzo elegancki, ale zobaczcie, jak to czadersko wygląda. Bardzo mi się podoba. Tak bardziej elegancko ze sportowym, młodzieżowym pomieszane, prawda? Dobra. Także nie jesteśmy zdecydowane na tą kurtkę. Następna kurtka. Taka bardziej elegancka. Ja mam tutaj taki bałagan, kochani. To jest taki żakiecik. No i tutaj już to troszeczkę lepiej wygląda, prawda? Bo mamy pufki, mamy znowu falbalki, wcięcie jest w pasie, kolor aż tak bardzo się nie odróżnia, ale ładnie ze sobą współgra. Także no tutaj już troszeczkę lepiej, prawda? Czemu nie? Następna propozycja, kochani, to kurtka jeansowa. Kurtkę jeansową każdy w szafie ma. Czemu nie spróbujemy kurtki jeansowej? Ona jest tutaj z taką piękną podszewką. O. No i też ładnie. Tutaj jest taka koroneczka. No też ładnie to wygląda, prawda? Jak zobaczycie, ma bardzo ładne wcięcie, jest dość krótka. Następnie, kochani, możemy ubrać sobie białą kurtkę. Czemu nie? Przecież te kolory i tak będą ze sobą ładnie wyglądały. Kurtka biała. O! Ta propozycja mi akurat bardzo się podoba z tą białą kurtką, ponieważ ona jest bardzo delikatna, ładnie to wygląda. Współgra to ze sobą, ale także i kontrastuje, także bardzo mi się to podoba. Następnie, kochani, następnie buty. Przymierzam, bierzemy wszystkie swoje buty na obsasie do swojego pokoju i przymierzamy przed lustrem, które fajnie wyglądają. Czemu na przykład nie ubrać sobie jakichś odszczałowych, czerwonych, fioletowych, czy tam jakichś tam kolorowych butów do zwykłego stroju? Przecież to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Od razu dodaję to, bardzo fajnie to wygląda. Ja Wam tutaj pokażę
luszcze. Taki mam bałagan. Wszystko leży na ziemi, kochani. Tak to wygląda. Piękne są te buty. Możemy ubrać, nie wiem, no, buty czarne, brązowe, jakiekolwiek chcemy. Przecież to nie ma żadnego schematu, że tak musimy się w tym roku ubierać, ponieważ czarne pasuje z czarnym i brązowe z brązowym. Kochani, kombinujcie, dlaczego nie? Macie swój styl i jeżeli ktoś się na was popatrzy, to ty tylko i wyłącznie dlatego, że fajnie wyglądacie, że jesteście inne, że nie ubieracie się w to, co jest dla was wystawione na wieszaka w sklepach, tylko kombinujecie, chcecie być inne, prawda? Chcecie mieć własny swój styl i o to właśnie chodzi. Następne mam takie same czarne, trochę przesadziłam, kupiłam dwie pary tych samych butów, jedne takie ciemno-czerwone, jedne czarne. Kochani, co jeszcze można zrobić? Jeżeli mamy bardzo blade ramiona, mają one siniaki, nieładnie to wygląda. Ja używam mojego kremu do koloryzującego do buzi na ramiona, także biorę sobie na rękę. I smaruję sobie ramiona, żeby mi się pięknie połyskiwały, żeby miały jednolity kolor i żebym była troszeczkę opalona, prawda? O. Tak, możecie troszeczkę podkładu zmieszać z kremem, też to będzie ładnie wyglądało. Jest nawet takie specjalne coś w Maku. Body fluid to się nazywa, właśnie do ciała. No kochani, także bardzo wszystkich proszę, kombinujcie przed lustrem, czemu nie? Nie wszystko, w tym roku zauważyłam, czy zauważyliście, że wszystko jest, różne wzory są modne, i kwiatki, i paski, i jeans, także no naprawdę, i paski z różnymi stacami, nie pamiętam jak to się nazywa, ćwieki, z ćwiekami, także... Kochani, naprawdę możecie kombinować i pasek, kolczyki, wisiorek, jakaś inna kurtka, to wszystko ozdobi waszą prostą kieckę, ozdobi waszą figurę, ozdobi was. I wy po prostu będziecie miały swój styl, nie będziecie wyglądały jak każda inna dziewczyna na ulicy, prawda? Bo to, co jest modne, to wszyscy sobie kupują i wyglądają tak samo. Także dziewczyny, zapraszam do kombinowania z własnymi strojami. Pa, pa!